Paolo, Tarasa, come vai in cerca quando la zena e sto? Przyjmowanie do przedszkoli jedynie zaszczepionych dzieci to postulat Wrocławskiego Komitetu Szczepimy, bo myślimy. Dziś w Sejmie złożono dokumenty konieczne do jego oficjalnej rejestracji. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Szczepimy, bo myślimy jest odpowiedzią na działania ruchu antyszczepionkowych. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwalałyby samorządom na odmowę przyjęcia niezaszczepionych dzieci do przedszkoli czy żłobków. Od momentu zarejestrowania Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej jego członkowie będą mieli 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów. Jeśli się to uda, projekt trafi pod obrady Sejmu. Projekt zakłada, że przez pierwszy rok obowiązywania nowego prawa samorządy mogłyby przypominali dziś o 79. rocznicy wielkiej wywózki Polaków na Syberię i do Kazachstanu przeprowadzonej przez Władze Sowieckie w latach 1940-41. Polacy byli przewożeni w dramatycznych warunkach, przypomina Michał Cydzik ze Związku Sybiraków w Olsztynie. Wyrwano nas o 2-3 w nocy, kołdając do drzwi, dając 15 minut na spakowanie i tak stłoczeni po 35 osób w takim małym, bydlęcym wagonie jechaliśmy. Na toaletę służyła dziura wyrąbana po drodze, drzwi były zamykane, okna zakratowane, jak ktoś umarł po drodze, wyrzucano po prostu z wagonu. Agnieszka Marakowska-Poczobut, dyrektorka Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przypomina, że powód wywózki był jednoznaczny. Za to, że byli Polakami. Władzy sowieckiej nie podobało się to. Chcieli wynarodowić tereny, które zostały włączone do Związku Sowieckiego. Według różnych szacunków w latach 1940-41 na wschód wywieziono od 300 tysięcy do być może nawet ponad 1 miliona Polaków. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prokuratura od ministerstwa na podczas wizyty w Bielsku zapowiedział, że będzie to jedna z pierwszych decyzji, jeśli wiosna wyjdzie do Sejmu. Nie może być tak, że polityk ręcznie, jak za pomocą jakiejś marionetki, steruje prokuraturą, która powinna być w państwie demokratycznym niezależna. Jeżeli obywatel wie, że może polityk naciskać na prokuraturę, to traci po prostu zaufanie do państwa. Lider partii Wiosna uważa, że status prokuratury powinien być podobny do statusu rzecznika praw obywatelskich czy prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Bogacz może powstać Centrum Oświaty Kultury Polskiej. Prezydent miasta Czesław Rynkiewicz zadeklarował, że będzie na pewne cele budynek, odwiedzając zupełnie tydzień. Sołtys z Kermelu zapewnił, że znajdzie pieniądze, aby sfinansować utworzenie dla emerytów swojej szkoły oraz przedszkola. Premier z Kermelu podkreślił, że do Suchołk przeprowadza się coraz więcej polskich uczniów, którzy przyjeżdżają z okolicy Sejmu i Lubiska. To oni zwrócili się o utworzenie w mieście przedszkola i ośrodka kultury. Bardzo chcemy, żeby w tym roku były podjęte już rozwiązania. Mogą być różne formy, możemy myśleć o zakupie, możemy myśleć o dzierżawie budynku. Jeżeli będzie taka potrzeba, to rząd Republiki Litewskiej także finansowo wesprze kwestie, jeśli chodzi o budynek albo utworzenie przedszkola tak samo. Prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz podkreślił, że miasto ma budynek, gdzie można ulokować taką placówkę. W końcu tego roku pojawi się możliwość przekazania, nie wiem jeszcze w jakiej formule, pod potrzeby mniejszości firm w Polsce, jednego z obiektów miasta Suwałki. Ja nie wiem, jaka to jest społeczność. Nie prowadzimy żadnych badań, żadnych statystyk. To myślę, że sami Litwini lepiej wiedzą, jak podniesiła się ta zbiorowość Litwinów mieszkających w Polsce i na ile te propozycje, które idą w ich kierunku, spotkają się z dobrym odbiorem. Po rozmowach szef litewskiego rządu wziął udział w obchodach dnia odzyskania niepodległości przez Litwę, które w Suwałkach zorganizowano po raz pierwszy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dwie polskie organizacje włączyły się w pomoc dla uchodźców z Jemenu. Polska Akcja Humanitarna i Caritas Polska rozpoczęły działania dla Jemeńczyków, którzy uciekli do sąsiedniego Dżibuti.
organizacje przygotowują też pomoc w samym Jemenie, gdzie od niemal 5 lat trwa wojna. W niewielkim Dżibuti jest około 4000 uchodźców z Jemenu. Wśród nich jest wielu rybaków, którzy stracili dorobek całego życia i próbują od nowa zacząć zarabiać na życie. Tak jak Hasan i Daoud. Barana! Zrobimy łódkę z pustym butelem po wodzie i starej moskitiery, ale rybu łowię na haczyk, bo nie mam innego wyjścia. To bardzo stara metoda. W Jemenie mogłem łowić gdzie i jak chciałem. Tutaj władze zabraniają nam korzystać z normalnych łodzi, dlatego skonstruowaliśmy łódź z butelek. Ale łódka nie ma motoru i ciągle się chybocze, więc można wpaść do wody. Łódź łatwo się zanurza, więc siedzimy na niej jak na koniu, z nogami w wodzie. Kiedy podpływają rekiny, jest bardzo niebezpiecznie. To właśnie jemeńskim rybakom w Dżibuti pomagają Caritas i Polska Akcja Humanitarna. Postanowiliśmy im sfinansować zakup łodzi, sieci oraz sprzętu do połowu ryb, tak żeby mogli odbudować swoje źródło utrzymania, zdobyć pożywienie dla siebie i dla swoich rodzin. Mówi Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej, który właśnie wrócił z Dżibuti. Pachi Caritas chcą też zapewnić jemeńskim uchodźcom dostęp do podstawowej opieki medycznej. Organizacje kupią sprzęt dla miejscowego szpitala i planują także zakup mobilnej kliniki. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. A wojna w Jemenie określana jest jako największa współczesna katastrofa humanitarna. Według ONZ i organizacji pomocowych walki oraz głód mogły zabić nawet 50 tysięcy osób. 2/3 ludności potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej. Północ w południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W 14 miastach Rosji odbyły się marsze Matecznego Gniewu. Demonstracje zorganizowano w związku z zatrzymaniem przez policję matki ciężko chorego dziecka. Uczestnicy opozycyjnych marszy wznosili hasła dość policyjnego reżimu, ręce precz od matek i dzieci oraz domagali się uwolnienia więźniów politycznych. W Moskwie doszło do prowokacji ze strony prokremlowskich działaczy nacjonalistycznej organizacji SERB. Policja zatrzymała część prowokatorów i 2 uczestników pokojowej demonstracji. W Petersburgu do aresztów trafiło 7 uczestników marszu rozgniewanych matek. W styczniu policja w Rostowie nad Donem zatrzymała działaczkę opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja Anastazję Szewczenko. Kobieta opiekowała się ciężko chorą córką, która przebywała na oddziale reanimacyjnym rostowskiego szpitala. Dziewczynka umierała, matce nie pozwolono się z nią zobaczyć. Zdarzenie to stało się pretekstem do zorganizowania akcji protestacyjnych. Uczestnicząca w moskiewskim marszu działaczka obywatelska Irina Prokurowa apelowała o szczególną ochronę rodziny i nie wciąganie matek oraz dzieci w rozgrywki polityczne. Nigdy kobiety nie chcą dopuścić do umierającego dziecka, to dochodzimy do granicy bezprawia, amoralności i bezbożności, ponieważ matka i dziecko są świętością. W Moskwie w opozycyjnym marszu wzięło udział około 1500 osób. W Petersburgu wyszło na ulicę od 150 do 200 zwolenników opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niemiecka prasa, opierając się na zachodnich raportach wywiadowczych, twierdzi, że Rosja w tajemnicy rozmieściła 4 bataliony wyposażone w wyrzutnie rakiet balistycznych SSC-8. Rozmieszczone rakiety, zdaniem niemieckiej prasy, są w stanie dosięgnąć Europy Zachodniej. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung pisze, że Rosja umieściła rakiety na poligonie kabulskim Jar w obwodzie astrachańskim w okolicach Jekaterynburga w pobliżu Mazdoków północnej Osetii oraz w mieście Szumia, około 300 km na północny wschód od Moskwy. Według gazety wszystkie rakiety posiadają zasięg powyżej 2300 km, co pozwala na zaatakowanie celów w Europie Zachodniej. Do tej pory Moskwa podawała, że te pociski samosterujące mają zasięg tylko do 480 km. Niemiecka gazeta, powołując się na raporty wywiadowcze, twierdzi, że Rosja posiada obecnie 64 pociski samosterujące, które mogą być wyposażone zarówno w głowice konwencjonalne, jak i jądrowe. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Posiadanie przez Rosję zakazanych przez traktat Jeden rakiet SSC-8 miało być przyczyną zerwania tego traktatu przez Stany Zjednoczone. Premier Węgier Viktor Orbán podczas swojego przemówienia podsumowującego miniony rok ogłosił 7-punktowy program wsparcia dla rodzin. Premier zwrócił uwagę, że w sprawie polityki rodzinnej rząd osiągnął narodowy konsensus i podkreślił wysoką frekwencję w ostatnich konsultacjach narodowych na temat wsparcia dla rodzin. Zdaniem Węgrów dodał,
rozwiązaniem problemów demograficznych nie jest imigracja, lecz wsparcie dla rodzin i wzrost liczby urodzeń dzieci. Nam zaciekli, jak pustu. Z Narodową Ustawę Rodzin w konsultacjach narodowych wzięło udział 1 350 000 osób. Według badań politykę rodzinną rządu wspiera 80% obywateli. Ludzie chcą, abyśmy kontynuowali to, co rozpoczęliśmy. Kiedy 9 lat podwyższyliśmy wsparcie dla rodzin, co w swoich proporcjach jest najwyższym rozwiązaniem w całej Europie. Według tak zwanego planu działania ochrony rodzin, każda rodzina ponad 4% najwyższego roku życia będąca w pierwszym małżeństwie może otrzymać preferencyjny kredyt w wysokości 10 milionów forintów. To jest około 135 000 złotych. Linia dostaje preferencyjny kredyt do wcześniejszej wprowadzonej rodzinnej ulgi mieszkaniowej, według której obecnie na rodzinie Linia Zmieniamy temat w Atenach Heliopolis w prawosławnej parafii świętej Mariny. Mniejsze uroczystości kości ostrobramskiej ikony Matki Bożej. Została też wzniesiona jubileuszowa modlitwa dziękczynna z okazji stulecia nawiązania polsko-greckich stosunków dyplomatycznych.